Trudno powiedzieć, który to jest dzień mojej walki na skakance, trudno powiedzieć, który tak naprawdę to jest dzień, kiedy zacząłem dbać o siebie, ale prawdą jest, że jest to kolejny dzień, kiedy chyba robimy jakiś postęp. Jeżeli kojarzycie tych wszystkich ekspertów od ćwiczeń, jeżeli kojarzycie trenerów personalnych, jeżeli kiedykolwiek ćwiczyliście z Chodakowską albo z Lewandowską, to bardzo dobrze, bo to są ludzie, którzy absolutnie znają się na swojej robocie. Ja z kolei mniej więcej od marca, od kwietnia skaczę na skakance, bo tak jak wiele osób utknąłem w domu w czasie pandemii i postanowiłem jakoś trochę zadbać o siebie. Nie mam takiej wiedzy jak ci zawodowi trenerzy, ale mogę się podzielić przynajmniej swoim doświadczeniem, jak to jest, kiedy dzień w dzień człowiek skacze na skakance, zaczyna coraz bardziej myśleć o swoim zdrowiu i udało mu się schudnąć ponad 10 kg. To cały ja. Zaczęło się całkiem nieźle, ponieważ w czasie pandemii, kiedy wiele osób miało po prostu nadmiar czasu wolnego, ja również postanowiłem wyjść na balkon i zacząć skakać na skakance. To był absolutny przypadek, ponieważ moja córka nauczyła mnie skakać na skakance i ja szukałem odpowiedniego ćwiczenia dla siebie, jakiegoś ruchu, który można stosować w domu, nie wychodząc na zewnątrz, no bo przypominam, w tamtym czasie wychodzenie na zewnątrz w ogóle wiązało się z jakąś straszną katastrofą. W związku z tym okazało się, że można skakać w domu, można skakać na skakance i to jest bardzo fajny trening, w trakcie którego w ciągu godziny można spalić około 600 kalorii. Tak przynajmniej pokazuje moja aplikacja, a mnie pozostaje tylko i wyłącznie jej wierzyć, ponieważ nie jestem w stanie tego inaczej sprawdzić. Przy okazji, jak już zacząłem skakać na skakance, pozbyłem się kilku nałogów, z którymi do tej pory myślałem, że sobie absolutnie nie poradzę, a tu okazuje się, że da się. Największy chyba nałóg, z którym do tej pory sobie nie poradziłem, to jest cukier. Tak, no okazuje się, że ten cukier, który swego czasu chyba historia była taka, że walczyły ze sobą dwie frakcje. Jedna to była frakcja cukier, druga frakcja to był tłuszcz i było pytanie, co bardziej tuczy, co sprawia, że ludzie są coraz grubsi. No i wtedy postawiono na tłuszcz, że to tłuszcz jest odpowiedzialny za to, że ludzie są coraz grubsi. Dlatego coraz więcej produktów było wolnych od tłuszczu albo z ograniczoną ilością tłuszczu, a ten tłuszcz zastąpiono cukrem, który de facto w organizmie zamienia się w tłuszcz i efekt jest taki, że wszyscy jesteśmy uzależnieni od cukru. Czy tego chcemy, czy nie, a przynajmniej znaczna część z nas. Ja na pewno jestem tym przypadkiem, który faktycznie z tym cukrem ma problem, ale nie dlatego, że pochłaniam jakieś ogromne ilości słodyczy, że nie mogę się opanować, kiedy widzę ciastka, albo rzucam się wściekły, kiedy widzę pączki i potrzebuję zjeść jeden i drugi. Nie, nie, nie. To chodzi o ten cukier ukryty, który jest w jedzeniu. To znaczy, nawet jeżeli jemy białe pieczywo kupione w dobrej piekarni, to okazuje się, że w tym pieczywie jest dużo takiego cukru, o którym nawet nie mamy pojęcia, a po prostu go jemy. Dzięki temu to pieczywo jest smaczniejsze, no jest po prostu lepsze. Dlatego to, co mogę przynajmniej od siebie poradzić jako początkujący, to do it yourself. Czyli na zasadzie prób i błędów. Wyjdzie, to wyjdzie. Nie wyjdzie, nic się wielkiego nie stało. Ale żeby próbować na własną rękę piec chleb, robić ciasto na pizzę, robić własne bułki, bo tak naprawdę nie zajmuje to zbyt wiele czasu, nie jest zbyt drogie, nie wymaga zbyt wielu produktów, a przynajmniej ma się kontrolę nad tym, ile zużywamy cukru, ile zużywamy mąki, jak to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o mnie, to ja piekę chleb w ten sposób, że świeże drożdże wymieszane z ciepłą wodą, wlewamy to do mąki, wymieszamy, ciasto rośnie, piekarnik ustawiony na 220 stopni, tam jest już naczynie żaroodporne. Wsadzam to ciasto, które urosło, do tego naczynia żaroodpornego, przykrywam pokrywką, zmieniam temperaturę na 200 stopni, tak mniej więcej przez godzinę, po godzinie zdejmuję pokrywkę, zostawiam jeszcze na pół godziny, po półtorej godziny mamy mniej więcej chleb. Całość operacji zajmuje jakieś 3 godziny, od momentu kiedy zbierzemy wszystkie produkty, kiedy ciasto podrośnie, do momentu kiedy wyciągniemy z piekarnika, to zajmuje mniej więcej 3 godziny. Ale jeżeli w ciągu takiej operacji zrobimy na przykład 2-3 chleby, to w związku z tym mamy jedzenia no co najmniej na tydzień. 3 chleby na tydzień? Tak? Pi razy drzwi? No. A przynajmniej tak chcielibyśmy, żeby było.
No, więc wychodzi na to, że po prostu chodzi o to, żeby mieć większą kontrolę nad tym, ile tego cukru spożywamy, a kontrolę będziemy mieli tylko i wyłącznie wtedy, kiedy większość rzeczy będziemy przygotowywać sami. W związku z tym sami będziemy wiedzieć, ile cukru jest w cieście na pizzę. Sami będziemy wiedzieć, ile cukru jest w sosie pomidorowym, którego używamy właśnie, bo ostatnio nawet przyszło mi do głowy, że może na przykład zamiast ketchupu używać po prostu sos pomidorowy. Jeżeli się go dobrze podgrzeje, odparuje, to ma trochę taką konsystencję ketchupu. Okej, to wszystko nie smakuje tak, jak smakuje ze sklepu, żeby było jasne. To pieczywo w moim wykonaniu nie smakuje tak dobrze, jak chleb kupiony w piekarni. Ten ketchup zrobiony przeze mnie nie smakuje tak dobrze, jak ten ketchup ze sklepu. Ale na pewno ma mniej cukru, na pewno mam przynajmniej takie poczucie, że trochę dbam o swoje zdrowie, bardziej kontroluję to, co jem. A może dzięki temu, że nie smakuje też tak dobrze, to po prostu jem tego mniej. Udało się 10 kg zrzucić. Jest takie powiedzenie, że jeżeli coś jest niemożliwe, to trzeba znaleźć kogoś, kto o tym nie wie, przyjdzie i to zrobi. I to jest chyba najlepszy przykład, ponieważ gdybym wiedział, jak wiele czasu, jak wiele poświęceń wymaga to, żeby zrzucić 10 kg, to pewnie bym się dwa razy na tym zastanowił, chociaż czasu miałem akurat sporo, w związku z tym, no tak czy inaczej, na pewno bym to zrobił. Natomiast gdyby ktoś mi powiedział, żebym zrobił na przykład 300 tysięcy skoków na skakance w momencie, kiedy potrafiłem zrobić 4, to absolutnie nie mieści mi się to w głowie. Natomiast udało się, to znaczy skacząc codziennie od 5, 10, 15, 20 skoków dziennie, dochodziłem do etapu, w którym skakałem, robiłem 1000 skoków, robiłem 2000 skoków, teraz robię 3000 skoków i okej, jest to męczące, ale przynajmniej widzę efekty, to znaczy widzę, że jest mnie mniej, widzę, że czuję się całkiem nieźle, chociaż nie ukrywam, że chyba największy problem to jest dyscyplina, to żeby zachować tę dyscyplinę, to znaczy cały czas jeszcze mam gdzieś z tyłu głowy to, że dzisiaj muszę poćwiczyć, ale czuję, że to cały czas jest tak, że wystarczy jeden dzień, dwa dni, może trzy dni przerwy i bardzo ciężko będzie mi się zebrać do ćwiczeń, chociaż też widzę, że na przykład po dwóch dniach przerwy bardzo chcę poćwiczyć. To znaczy gdzieś mój organizm się tego przynajmniej domaga, że ej, to już jest ten moment, żeby wyjść na balkon, żeby trochę poskakać. I kolejna rzecz, ponieważ zastanawiałem się, co w sytuacji, kiedy będzie coraz chłodniej. I skakanie na balkonie wcale już nie będzie takie przyjemne. Już nie będzie tak, że czy deszcz, czy śnieg i tak dalej. Ja nie z tych. To znaczy, jeżeli zaczyna już wiać, jeżeli zaczyna padać, albo czekam aż na to spadnie śnieg, to absolutnie to nie jest miejsce dla mnie. Okazało się, że znalazłem takie miejsce w domu. Jest to pokój młodej. Niestety musi to zaakceptować, ale to jest miejsce, w którym mogę skakać na skakance. Przetestowałem to, da się. Może to być trochę uciążliwe dla sąsiadów, ale no... Życie w bloku. Tak to wygląda. Więc da się. Więc wszystko wskazuje na to, że nawet mnie się uda skakać przez okrągły rok. Dobre rozwiązanie. Grunt to wyznaczać sobie cel. Jeżeli ten cel nawet jest abstrakcyjny, typu 1000 skoków na skakance, albo 1000 pompek, albo kaloryfer, albo cokolwiek innego, to nawet jeżeli ten cel jest abstrakcyjny, to ćwicząc codziennie, wykonując jakąś pracę, po jakimś czasie zobaczymy efekty i może gdzieś tam ten cel zostanie skorygowany. Może okazać się, że okej, może to nie jest możliwe do wykonania, ale już będziemy zadowoleni przynajmniej z tej pracy, którą wykonaliśmy. I to jest super. To jest naprawdę fantastyczne, bo gdzieś tam czerpie się radość z tego, że a ktoś już spogląda inaczej i zapyta, a co takiego właściwie robi, że tak się udało i tak dalej. To jest naprawdę bardzo przyjemne. Przy okazji jest też coś takiego, że sami po sobie widzimy, że no kurczę, no ta para nie idzie w gwizdek, że jednak wykonaliśmy kawał ciężkiej roboty i jesteśmy zadowoleni z efektów i wiemy, jak trudno to utrzymać i wiemy, jak trzeba walczyć, jak trzeba się starać, ale to jest do zrobienia, więc to jest fantastyczna sprawa. Poza tym to jednak oczyszcza głowę, to jednak oczyszcza nas z takich negatywnych emocji i to daje naprawdę mnóstwo frajdy. Jest też w tym wszystkim pułapka. To znaczy w momencie, kiedy robimy sobie przerwę, kiedy nie ćwiczę przez 1, 2, 3 dni, to gdzieś tam z tyłu głowy pojawia się taki moment, że ej,
jestem bardziej zdenerwowany, jestem bardziej zestresowany. Gdzieś tam potrzebna jest ta dopamina, której do tej pory brakowało w ciągu tych ostatnich 2 dni. Więc no, żeby nie było, trochę to jednak uzależnia. Gorzej, jeżeli domagamy się tej dopaminy, a na przykład nie mamy siły ćwiczyć, albo na przykład złapaliśmy jakąś kontuzję i wtedy jesteśmy podwójnie wkurzeni. Bo z jednej strony chcielibyśmy się poruszać, a nie możemy. No więc to są jeszcze takie rzeczy, nad którymi pracuję i nie znam rozwiązania, ale jeżeli znajdę jakieś rozwiązanie, to na pewno dam wam znać. No i tak naprawdę o motywacji już sporo było mówione, między innymi o tym, że no właśnie, widzimy te efekty, że nawet jeżeli wyznaczamy sobie nierealne cele, to jednak to chyba w Rockim było, że nie cela, droga jest ważna, czy w Karate Kid, czy w czymś takim. No tak czy inaczej jest to oczywiście jakieś takie hasło rodem z hollywoodzkich filmów, ale coś w tym faktycznie jest, że już wykonanie jakiejś pracy, już pokonanie jakiejś drogi sprawia, że no widzimy te efekty i mówimy, okej, jest fajnie, to teraz trzeba troszeczkę więcej, żeby było jeszcze lepiej, albo jesteśmy usatysfakcjonowani tym, co jest i wychodzimy z założenia, okej, tyle wystarczy, w związku z tym wiem, że na przykład codziennie muszę wykonywać po 2000 skoków, utrzymam to, co jest. Może będzie lepiej, może będzie gorzej, gorzej to nie, ale może będzie lepiej. Z takiego założenia wychodzimy, że może będzie lepiej. Ale to wymaga faktycznie tych 2000 skoków. A chcemy, żeby było lepiej, to zróbmy 3000. Nie dajemy rady zrobić 3000, to może dorzućmy do tego jakieś inne ćwiczenia. Może pompki, może przysiady, może hantle, może guma oporowa, cokolwiek. No coś, co będzie jakby takim dodatkowym obciążeniem. Coś, co pobudzi nasz organizm do trochę innej pracy, może bardziej intensywnej. Ale coś, co sprawi, że do tej skakanki jeszcze coś dorzucimy. I wtedy zobaczymy, mam nadzieję przynajmniej, że tak będzie, że zobaczymy te długo wyczekiwane efekty. Na razie to tyle. Mam nadzieję, że to, co oglądacie, w jakiś sposób zmotywuje was do tego, żeby trochę się ruszyć. I nawet jeżeli w tym momencie myślicie sobie, kurczę, no nie, no skakanka to nie jest dla mnie, skakanka to jest dla ludzi, którzy, no nie wiem, mam za duży brzuch na przykład na to, żeby skakać na skakance, albo nie mam kondycji do tego, żeby skakać na skakance, to myślę, że każdy jest w stanie wykonać na przykład jeden skok. A od 1 do 2 to już nie jest taka daleka droga. A od 10 do 20 to już w ogóle to jest naprawdę niewiele. A jestem najlepszym przykładem, że od 20 do 3000 to jest raptem parę tygodni. Do zobaczenia.